Cześć, dzień dobry. Dzisiaj przychodzę do Ciebie z automasażem całej twarzy, tak? Mamy piękną twarz i musimy o nią pięknie dbać. Nakładam swoje ulubione mazidło akurat do automasaży. Jest to moje masło do ciała. Sama stworzyłam receptury, więc podpisuję się pod tym, że jest do cery suchej i mocno wymagającej, tak? To jest taka jakby jego przypadłość. Nie jest on do codziennego użytku, jeśli chodzi, że ma być kremem. Nie, on jest za ciężki, za mocny. Ale do automasaży jak najbardziej można sobie go stosować, to masło. Można też sobie zrobić na noc, raz na tydzień, taką maskę na twarz i albo sobie pójść spać, żeby się w całe masło wchłonęło, albo po prostu zdjąć, tak? I pójść spać. Dobra. Nakładam to pędzelkiem, bardzo miłym, przyjemnym. O pędzelku też można poczytać na naszej stronie. Dobra. Gadu, gadu. O, bardzo szybko też wchłania się to masło, więc o tyle jest fajne, że jak dłonie smarujemy, no to mik i są piękne, pachnące i nie klejące, tylko szybko to się wchłania. Ale jesteśmy teraz, bierzemy obojczyki, jesteśmy przy masażu. Obojczyki i chwilkę musimy sobie poudrażniać, żeby miała gdzie wpłynąć limfa. Limfa z twarzy, tak? Czyli to opuchliznę, co nieraz mamy. Przy szyi, ciach, 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 takimi grabkami. I z drugiej strony ciach, 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 grabkami. Dobra, dwa palce i przy uszach też poruszyć te naczynia, tkanki. Niech to wszystko tutaj ładnie nam później schodzi. Palce pod brodą, robimy literkę L, jak Lucyna. I przyciskamy, ściągając do uszu, o, po szyi. Do obojczyków. Jest to od razu masaż, taki trochę liftingujący. O, się umazałam długopisem, przepraszam, no ale trudno, trzeba jakoś to przeżyć. I o, ściągające też nam limfę. Stabilizacja i przy oczach, hop, raz, dwa, trzy. I czwarty ściągamy tu. Albo od razu, można tak za każdym razem, albo trzy razy i ściągamy. Jak tam wygodnie. Intuicyjnie idziemy. Intuicja jest bardzo dobra w naszym życiu, więc słuchajmy jej. Tak, i trzy i ściągamy po szyi do obojczyków, albo po prostu od razu i do obojczyków. Dobrze. Stabilizacja brwi. Tak, też tak ściągający ruch. Paluszki i pomiędzy brew, tak? I hop. I ściągamy. I ściągamy. I można za każdym razem, tak? I po szyi do obojczyków, robiąc masaż i ściąganie limfy. I z drugiej strony to samo. Przytrzymujemy stabilizację, tak żeby to nam się tak nie latało. I ściągamy i hop, tak? Jeśli chodzi o lwią zmarszczkę, no czoło jest wybitnie myślące i wybitnie się tutaj nam no, pokazują te zmarszczki, więc nawet jak oglądasz film, możesz sobie trochę ją tak poruszać, żeby tam się pomasowało te mięśnie. Ja robię to jednym palcem, można dwoma, tak, ale mi jest wygodniej jednym, więc takimi nożycami ciap, ciap, ciap do góry. Kilka razy. Dobra, 7 razy. I z tej strony tak samo. Tak. I cały ten ruch, tyle ile masz czasu. Bo to o to chodzi głównie. Ma być czerwone. Znaczy może być czerwone, no nie musi, tak? No i co? I jeszcze na sam koniec ściągniemy tą. Zrobimy ten mały lifting twarzy, ściągając limfo. Tak. O. I z czoła, czyli ja sobie tak robię i hop, tak, 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 i hop, tak, tak, tak.
Można też sobie wziąć, tak? I po prostu też czoło trochę przytrzymać na 5 sekund. Żeby to się tak ładnie wygładzało. O. Mamy to. Dbaj o siebie. Zdrowia życzę. I do zobaczenia.